Witam Was wszystkich serdecznie i w tym filmiku opowiem, dlaczego rzuciłam pracę w edukacji szkolnej. Ten kto wie, ten wie, kto nie wie, to uświadomię. Byłam z zawodu nauczycielką prawie przez 5 lat i od razu powiem, że byłam nauczycielką, która była dobrą nauczycielką, którą dzieci bardzo lubiły, które najczęściej rodzice w grupie też bardzo lubili. Nie byłam konfliktowa. Lubiłam uczyć, lubiłam przebywać z dziećmi. Uważam, że dzieci, w szczególności w wieku przedszkolnym, są bardzo wdzięczne. W przeciwieństwie do dorosłych są naprawdę bardzo wdzięczne. Ile dasz miłości, tyle miłości uzyskasz. Masz ogromną satysfakcję ze swojej pracy, bo te dzieci uczą, uczysz różnych ciekawych rzeczy i się jarasz tym, że one coś zapamiętują z tego, co ty im tłuczysz do głowy. Naprawdę, na samą myśl spędzenia, jak myślę o tych 5 latach, kwestii tylko i wyłącznie spędzania czasu z dziećmi, to były fantastyczne 5 lat. Naprawdę dały mi ogromną dużo satysfakcji. Za każdym razem, jak jakaś grupa odchodziła czy coś takiego, to ja ryczałam. Mój mąż i moi rodzice mogą poświadczyć, że bardzo za tymi dziećmi tęsknię i bardzo przeżywałam rozstanie z nimi. Niestety z byciem nauczycielem wiąże się mnóstwo innych rzeczy, które potrafią zniechęcić do bycia nauczycielem i to właśnie mi się przytrafiło i już po kolei mówię. Jak wspomniałam, przepracowałam 5 lat w swoim zawodzie, skończyłam licencję z pedagogii wczesnoszkolnej, przedszkolnej, magistrę z opiekuńczej wychowawczej, pracowałam w 3 placówkach, w 2,5 roku przepracowałam w przedszkolu całkowicie prywatnym, który był anglojęzyczny, sportowo, muzyczno, teatralny, pracowałam taką nauczycielką wspomagającą, normalnie na 8 godzin. Pracowałam też w szkole podstawowej. Wszystkie placówki są w Warszawie. W szkole podstawowej, bardzo, bardzo dużej, gdzie było ponad 110 nauczycieli, było 16 klas drugich, była dwuznamianowość i tak dalej. I ostatnia placówka, która miała tytuł państwowy, ale tak naprawdę państwową nie było, musiała spełniać warunki szkoły, przedszkola państwowego, ale nie było karty nauczyciela, nauczyciele pracowali normalnie na 8 godzin, prezesostwo decydowało o tym, jaką pensję mają nauczyciele. Grupy były 25-osobowe, w grupie powinno być dwóch nauczycieli, bywało różnie. I po prostu prezesostwo dostawało dotację około 1000 zł za każde dziecko, które było w przedszkolu. I tyle jeśli chodzi o szczegóły. Natomiast dlaczego ja zrezygnowałam z bycia nauczycielem? Dlaczego rzuciłam tą robotę? Poczekajcie chwilę, poprawię włosy. Jakoś to wygląda? Marnie to wygląda, ale dobra, tak będzie. Napisałam sobie listę, dlaczego zrezygnowałam. Po pierwsze, pierwszy powód, dlaczego rezygnuję z bycia nauczycielem, to jest to, że nauczyciel bardzo często jest od wszystkiego. I w momencie, kiedy nam się uda zdobyć pracę w państwówce, nas to się nie dotyczy. Jednakże to nie jest obiecane, tak, że skończymy studia pedagogiczne i bez problemu znajdujemy pracę w placówce państwowej. Nie. Mi się udało tak raz zdobyć pracę, tak to przepracowałam w dwóch prywatnych i tam za te pieniądze, które miałam, byłam od wszystkiego, czyli byłam opiekunką, nauczycielem i woźną. I ja ogólnie uważam, że żadna praca nie hańbi. W momencie, kiedy ja się zgadzam być woźną czy sprzątaczką za takie i takie pieniądze, to taką pracę wykonuję, na nią nie narzekam, bo ja się na nią zgodziłam. Jednakże będąc nauczycielem wspomagającym, też nauczycielem wychowawcą, w momencie, kiedy ja muszę rozkładać leżaki, składać leżaki, sprzątać po posiłkach, muszę w momencie, kiedy dziecko zrobi numer 1, numer 2, numer 3, czyli się zżygam, to ja muszę to wszystko posprzątać. Jeśli jest coś jeszcze przy okazji obsmarowane, to ja też to muszę posprzątać i to już było dla mnie za dużo. To po prostu było dla mnie za dużo, nie po to ja studiowałam, wydawałam pieniądze i tak dalej. Ubiegałam się o takie stanowisko, żeby to robić za taką małą ilość pieniędzy, bo wykonywałam zawody 3 osób, a nie tylko jednej, czyli nauczyciela. I to już było dla mnie po prostu
za dużo. Za dużo. To jest tak, jakbym będąc lekarzem, była jednocześnie basenową. Rozumiecie? No, więc właśnie. Druga sprawa jest taka, że pomimo tego, że się pracuje wśród osób wykształconych w kierunku pedagogicznym, kończącym mnóstwo kursów pedagogicznych, możesz się spotkać z mobbingiem. Ja tak miałam w szkole państwowej, pracowałam jako nauczyciel świetlicy i wobec mnie był stosowany mobbing, jeśli chodzi o kierowniczkę świetlicy. Było trzaskanie drzwiami, było krzyczenie na mnie przy dzieciach, przy nauczycielach, było podważanie moich potrzeb, było utrudnianie w wzięciu dnia wolnego, bo musiałam do lekarza, musiałam załatwić sprawę w urzędzie, który jeszcze ten urząd nie był w Warszawie, tylko poza Warszawą, po prostu musiałam. Pani dyrektor nie miała z tym żadnych problemów, ale pani kierownik tak. I przy każdej możliwej uwagi, przy każdej możliwej sposobności robiła mi przykrość, także ja nienawidziłam chodzić do swojej pracy, strasznie się stresowałam. W momencie, kiedy ja miałam świadomość, że gdzieś tam w okolicy się pani kierownik kręci, że może wejść do mojej sali i nie wiadomo co zrobić, ja od razu dostawałam potów. I ja wracałam cała z pracy wyczerpana. Pracowałam na kartę nauczyciela tak chyba 25 godzin tygodniowo, a ja wracałam tak wyczerpana, jakbym pracowała w kopalni. Więc w momencie, kiedy mi nie przedłużyli tam umowy, nie przedłużyli mi umowy ze względu na panią kierownik, to po prostu kamień spadł z serca, że nie będę musiała tam pracować. Kolejną rzeczą, trzecią, to jest to, że w szczególności w placówkach państwowych, w dużych miastach, w dużych szkołach jest po prostu wyścig szczurów. To nie chodzi o to, żeby dzieci miały dobrze, żeby dzieci dobrze nauczyć, żeby mieć z dziećmi dobrą relację, żeby dzieci ci ufały, tylko to, żeby zrobić awans zawodowy i to, żeby wykazać się, żeby dać ci dodatek motywacyjny. Ponieważ nauczyciele mają swoją stałą pensję, która nie jest zbytnio wysoka, ja zarabiałam w placówce państwowej chyba 1400-1500 zł, plus dodatek motywacyjny. Dodatek motywacyjny zależy od tego, ile zrobisz dla danej placówki. Nie jak świetnym nauczycielem jesteś, tylko ile zrobisz dla danej placówki. Więc nauczycielki bardzo często się zabijały o to, żeby mieć jak najwyższy dodatek motywacyjny, a i tak to zależało od tego, jak bardzo ci lubi wicedyrektor, jak bardzo lubi ci kierowniczka, więc były nauczycielki, które robiły tyle, ale zanim nie przypadała pani kierownik i dostawały takie dodatek motywacyjny, a były nauczycielki, które były tyle, a dostawały taki, bo były z panią kierownik, o tak. Więc chora sytuacja. No i awanse zawodowe. Na awanse zawodowe trzeba robić wszelkie konkursy, zajęcia dodatkowe, jeździć na wycieczki, to sroowo i tak dalej, czyli nic związanego tak naprawdę z pomaganiem dzieciom zrozumieć świat. I ja się w to totalnie nie chciałam bawić. Totalnie uważałam, że nie po to zostałam nauczycielem, żeby się bawić w korpo życie w edukacji szkolnej. Jakbym chciała mieć korpo życie, mieć wyścig szczurów, to bym poszła pracować do biura i no. Czwartą rzeczą to jest to, że nauczyciel w ogóle straci jakikolwiek szacunek. W momencie, kiedy ci się w grupie trafią fajni rodzice, to skacz ze szczęścia. Ponieważ bardzo często się trafiają tacy rodzice, którzy są bardzo roszczeniowi, którzy zrobią awanturę z niczego, z tego powodu, że dziecko się skaleczyło w papier, kawałkiem papieru, że się skaleczyło w palec kawałkiem papieru. I po prostu z byle powodu możesz wylądować u pani dyrektor na dywaniku, gdzie też zależy, jaką pani dyrektor masz. Jeśli masz pani dyrektor, która jest fajna, to cię wesprze, stanie po twojej stronie i tak dalej. Jeśli masz panią dyrektor, która bardzo się liczy ze zdaniem rodziców, żeby rodzice nie chcieli wyrzucić z jej stanowiska i tak dalej, to może stanąć po stronie rodziców. Tak czy tak, no dupa z tyłu. I ja się bardzo często właśnie spotykałam z brakiem szacunku ze strony rodziców, którzy na przykład nie należali do mojej grupy i po prostu im się coś nie spodobało. I się zdarzało, że spotykałam się z brakiem szacunku, jeśli chodzi o kadrę kierowniczą. I to się bardzo często zdarzało w mojej ostatniej placówce.
że tam było prezesostwo, była pani dyrektor, której zależało na tym, żeby rodzice, czy mają rację, czy nie mają racji, to żeby byli zadowoleni, ponieważ jeśli oni zabiorą dziecko, to oni stracą pieniądze. Więc to była masakra. Do tego oni byli bardzo niekompetentni, nie znali w ogóle prawa edukacyjnego, prawa dziecka i tak dalej. I była po prostu masakra. Kolejną rzeczą to jest to, że nauczyciel bardzo mało zarabia. Naprawdę bardzo mało zarabia na to, co on musi robić. I w jednej placówce za 8 godzin zarabiałam 1700, w państwówce zarabiałam podstawę 1400-1500. W ostatniej mojej placówce zarabiałam ze wszystkimi dodatkami. To moja pierwsza pensja to było 2250 chyba, a po podwyżkach zarabiałam 2550 za 8 godzin pracy, w tym, że właśnie robiłam wszystko. Jeszcze musiałam się zajmować 25 dzieci. Więc za ten stres, za tą odpowiedzialność, jaką my mamy, bo jeśli się stanie cokolwiek, to zostanie nam zabrane możliwość wykonywania zawodu, możemy wylądować w więzieniu. Za ten cały stres, odpowiedzialność, za to, że musimy sprzątać po dzieciach, że musimy dzieci odpieluszowywać, bo rodzice tego nie zrobią. Za to, że musimy czasami spotykać się z agresją ze strony rodziców, z ubliżaniem ze strony rodziców, z mobbingiem, z tym, że koleżanki się trafiają naprawdę różne. Raz możesz mieć koleżanki, które zawsze staną po twojej stronie, które ci pomogą i tak dalej. Możesz się spotkać z tymi koleżankami, które za każdą pierdolę cię na ciebie naskarżą do dyrekcji. Za to wszystko stwierdzam, że nie chcę. Że nie chcę być nauczycielem. Jak sama nauka dzieci jest wspaniałym zawodem, tak cała otoczka, która jest wokół tego, to jest masakra. Ja znam dziewczyny, które są naprawdę super nauczycielkami, nauczycielkami z powołania, że mogą mi padać pod nogi różnego rodzaju kłody, a i tak one będą w to brnąć, bo potrzebują uczyć dzieci, to jest sens ich życia. Ja je ogromnie podziwiam. Tak nauczycielki, tak jak ja, które kochają swoją pracę, lubią być nauczycielkami, lubią przebywać się z dziećmi, lubią je uczyć i tak dalej, ale nie jest ich sens życia. To jest bardzo demotywujące. I ja właśnie z takich względów stwierdziłam, że ja do edukacji nie wracam. Nie chcę wrócić, póki po prostu się nie zmieni to, w jaki sposób nauczyciel jest traktowany, jaką dostaje pensję i wiele innych kwestii. Po prostu. I tyle. I tyle. I dlatego właśnie złożyłam wypowiedzenie. I to byłoby na tyle. Takie są moje powody. Możecie się z nimi zgadzać albo się nie zgadzać, ale tak po prostu jest. Dajcie znać, co myślicie o polskiej szkole, o polskiej edukacji, co myślicie o nauczycielach. I do zobaczenia. Pa, pa!